bardzo serdecznie na uroczystości zakończenia nauki przez abiturientów naszej szkoły. Proszę wszystkich o powstanie. Naszych zaproszonych gości. Jest przedstawiciel sejmiku wojewódzkiego, pan radny Niewziółko. Bardzo serdecznie witam. Przedstawiciel starostwa powiatowego w Głubczycach, pan kierownik Tomasz Sen z Wydziału Oświaty. Bardzo serdecznie witam przedstawicielkę Urzędu Miasta, pani sekretarz Anna Hauptmann. Witam też przedstawiciela naszej głubczyckiej parafii, księdza Grzegorza Podburaczyńskiego. Uczył trzecie klasy, tak? Uczył klasy trzecie. Bardzo serdecznie witam przedstawicielkę Rady Rodziców, panią przewodniczącą Jolantę Kucap. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie chciałbym powitać przybyłych na dzisiejszą uroczystość rodziców, naszych abiturientów. Witam Państwa bardzo serdecznie.
No młodzież, tak, tak, to wasi rodzice. Bardzo serdecznie witam nauczycieli naszej szkoły oraz przedstawicieli administracji obsługi. Witam Państwa bardzo serdecznie. Także chciałbym powitać tutaj przedstawiciela mediów głubczyckich, naszego kochanego pana Mariana Pospiszela. No, najważniejsze powitania pozostawiłem na koniec, ale w dwóch częściach chciałbym powitać bohaterów dzisiejszego spotkania. Najpierw chciałbym powitać wielkiego naszego przyjaciela, osobę, która jest bardzo bliska naszemu sercu, ucznia klasy trzeciej A, Bartosza Derenia. Witamy Cię, Bartku, bardzo, bardzo serdecznie. No i oczywiście witam bardzo serdecznie Was, droga, kochana młodzieży. Witam Was serdecznie. Szanowni zebrani, dzisiejsze spotkanie to czas okazywania sobie przede wszystkim wdzięczności. Czas, kiedy w naszych sercach gościć będzie podziękowanie i czas, w którym będziemy troszkę patrząc wstecz, przede wszystkim widzieli to, co najlepsze. To wszystko, co nas tutaj połączyło, co dało nam wzajemnie siły do tego, żeby trwać w bardzo trudnej sztuce samokształcenia edukacji intelektualnej. Pozwólcie Państwo, że pierwszy akt tych podziękowań skieruję do wychowawców klas trzecich. Bardzo serdecznie asyście pani dyrektor Iwony Skibińskiej chcielibyśmy podziękować wychowawcom klas trzecich. Zapraszamy Państwa tutaj do nas i już teraz chcielibyśmy od serca Wam podziękować. Proszę Państwa, zapraszamy wychowawców, panią profesor Bożenę. Dagmarę Pospiszel-Góral. Panią profesor Julitę Stebnicką. Zapraszam panią profesor Katarzynę Jasińską-Kaliwodę. Oraz panią profesor Ewę Figulską. Drodzy Państwo, od razu dedykacja. Premierowe wykonanie utworu, którego tutaj jeszcze nikt nigdy nie słyszał w tej auli. Będzie to utwór Happy, taki przebój znany. I to niech to będzie z naszego serca, od nas wszystkich, dla wychowawców, ale także dla wszystkich nauczycieli, podziękowanie. Mimo trudnej pracy, bądźcie Państwo szczęśliwi w tym, co robicie, bo to wielka misja, wielkie powołanie i niech Wam ta praca sprawia jak najwięcej radości. Happy. Solo zaśpiewa Anna Maleńczyk. Przy okazji chcę Państwu powiedzieć, że jak Państwo widzicie, gro tutaj naszych wykonawców to gimnazjaliści. Od już 16 lat współpracujemy z naszym gimnazjum głubczyckim. No bo to taki sens, żeby łączyć edukację na poziomie gimnazjalnym z edukacją na poziomie licealnym, a już w działalności artystycznej to niezbędne, żeby chórzyści już
kształcili się na poziomie gimnazjalnym. Stąd taki nasz tutaj miły zespół. Witamy Was tutaj bardzo serdecznie w murach naszej szkoły. Anna Waleńczyk, happy. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. Hot air balloon that can go to space. With the air like I don't care, baby, fade away. Szanowni Państwo, chcielibyśmy także w tym momencie podziękować symbolicznie wszystkim tym, którzy współtworzą społeczność naszej szkoły. Dziękowaliśmy wychowawcom w sposób szczególny, bo to sprawa oczywista. Chcielibyśmy także na ręce pani profesor Teresy Liberskiej podziękować wszystkim nauczycielom pracującym w naszej szkole i wszystkim pracownikom administracji i obsługi. Zapraszamy pani profesor do nas i bardzo serdecznie dziękujemy. Przewodniczącej Rady Rodziców, pani Jolanty Kucap, chcielibyśmy także złożyć serdeczne podziękowania i przekazać wiązankę kwiatów z podziękowaniem dla wszystkich Państwa rodziców. Podziękowania dla Was, drodzy uczniowie. To także Wy, a przede wszystkim Wy tworzycie kształt tej szkoły. Dlatego Wasz trud, Wasze zaangażowanie, Wasze talenty, wszystko to, co zostawiliście w murach tej szkoły, to dla nas wielka radość i doceniamy to w całej pełni. Dziękujemy Wam serdecznie za wszystkie te piękne spotkania i wspólne dokonania.
Zapraszamy przedstawicieli samorządu uczniowskiego i chcielibyśmy także wam serdecznie podziękować. Dla wszystkich państwa dedykacja specjalna, Good News, dobra wiadomość. To jest taki utwór z gatunku Negro Spirituals. Amerykańscy mieszkańcy Czarnego Lądu, jak było im trudno albo oczekiwali na zmiany, to radośnie śpiewali tego typu pieśni Negro Spirituals. Czyli Good News, dobra nowina, zniż się ty mój taki niezwykły pojeździe, który możesz mi zaprowadzić do lepszej rzeczywistości. I tego państwu też wszystkim życzymy, żebyśmy z chwili na chwilę mogli przenosić się do coraz lepszej rzeczywistości. Wejdziesz dwa razy do tej samej wody. To słynne greckie aforyzmy, które wyrażają prawdę o przemijaniu. Nawet gdybyśmy chcieli zatrzymać czas, zatrzymać wszystko to, co najpiękniejsze, najważniejsze, to nie ma takiej siły. Wszystko płynie. Nie tak dawno przyszliście do naszej szkoły, zdawałoby się aż 3 lata, a tu już te 3 lata jak jeden dzień, jak mgnienie oka za nami. Życie to przepływ stale zmieniających się form. Coś się zdarza, coś nowego kończy się i tak może być nieustający. Każdy nowy dzień to nowa forma naszego pojawiania się w tym życiu. Ale na tym też polega bogactwo tego życia. Nie należy zatrzymywać się, by zrywać kwiaty i przechowywać je zasuszone na później, gdyż wzdłuż całej drogi znajdziemy kwiaty w rozkwicie. To z kolei mądrość wschodu. To jest taka postawa, kiedy cały czas jesteśmy otwarci na nowość, na zmiany. Zdarza nam się, że jeśli się zamykamy na nowość, na zmiany, to wtedy już tylko wspominamy, wtedy już żyjemy tylko przeszłością. Natomiast bogactwo życia to ciągle utrzymywanie w sobie tej ciekawości nowych form, tego wszystkiego, co możemy odkryć wokół siebie, ale także wewnątrz nas samych. To samo mówi nasz wieszcz, patron naszej szkoły, Adam Mickiewicz. Użyjmy dziś
żywota. Co prawda w takich powierzchownych interpretacjach to takie jest jakby, a co tam, nie przejmujmy się, coś tam szybko przeżyjmy i idź do przodu i tam jakoś tam nie martwmy się. Natomiast głębiej patrząc na słowa Adama Mickiewicza, to jest właśnie ten sposób widzenia życia. Ciągle świeże, nowe możliwości. Zresztą jego inwencja twórcza, jego talent, tworzenie pięknych, znakomitych dzieł artystycznych to przykład na jego żywość i tworzenie nie tylko tego, widzenie nie tylko tego, co na zewnątrz, ale także tworzenie w samym sobie wartości i piękna. Aż tak wiele chciałoby się wam powiedzieć, drodzy nasi absolwenci, na rozstajnych drogach. Jest taka potrzeba, żeby wam jeszcze coś ważnego przekazać, żebyście w tej wędrówce, w samodzielnym życiu dorosłym mogli poruszać się jak najbezpieczniej, jak najlepiej, jak najbardziej satysfakcjonujące prowadząc życie. I do tego, co powiedziałem, chciałbym dołożyć coś od siebie samego, z własnego serca, coś, co mi gra w duszy w ostatnich miesiącach, w sposób szczególny, w ostatnich 2 latach, kiedy odkrywam rzeczy dla mnie niezwykłe. Bezwarunkowa, pełna miłości, akceptacja samego siebie. Budowanie serdecznych relacji z samym sobą, jak z najlepszym przyjacielem. Kiedy zaprzyjaźnimy się sami ze sobą, pokochamy samych siebie, a jest to kwestia treningu, takich codziennych aktów kierowania do samego siebie pozytywnej, wspierającej energii. Wtedy wszystko w życiu staje się łatwiejsze. To jest moje wielkie odkrycie. Za parę dni skończę 54 lata. Już tak myślałem, że to już tyle lat za mną, to już się za wiele nie może wydarzyć w tym życiu. Raczej trzeba się już szykować tak na ten ostatni etap życia, na jesień życia. I tu nagle docierają do mnie te właśnie słowa, ta wartość. Spojrzałem w swoje serce i zobaczyłem, że mimo iż miałem się dla człowieka optymistycznego, pełnego życia i radości, to zauważyłem, że nie jest tak dobrze w tych moich wewnętrznych relacjach sam ze sobą. I to był dla mnie taki moment olśnienia. Boże, to czyli mogę coś zrobić, co może wpłynąć na jakość mojego życia? I podjąłem te działania. I co jest w tym niezwykłe, kiedy podejmujemy takie działanie, to, że łatwiejsze staje się budowanie pozytywnych relacji i szczęśliwych związków z innymi ludźmi. Dzisiaj, kiedy tak łatwo ludzie się rozstają, bo próbują coś razem z sobą zrobić i nagle okazuje się, że to nie ten, to nie ta. Czasami dzień po małżeństwie, ciach, już związek się zakończył. Są takie przypadki, są. I współczesna psychologia, bo nie ja sam to wymyśliłem, mówi nam o tym wyraźnie. Niedojrzałe osobowości. Z nieuporządkowanym wewnętrznym życiem, bez życzliwości wewnętrznej. I tak to się kończy po prostu. Szukamy czegoś na zewnątrz, może on będzie taki piękny, albo ona, i wypełni to, czego mi brakuje. To jakiś czas może trwać, ale związki są tym doskonalsze, tym trwalsze, tym piękniejsze, im bardziej bazują na tym wewnętrznym takim porozumieniu sam ze sobą na sam. To odkrycie zmieniło i nadal zmienia moje życie. Budzi się we mnie euforia, choć ciągle jestem uzależniony od wielu zewnętrznych czynników. To
dzięki temu zyskuję wewnętrzną wolność, która pozwala mi ciągle na nowo kreować swoje życie. Mówię z głębi serca, tak to czuję, tak to rozumiem i tym z wami się chcę podzielić. Wierzę w to bardzo, bo to sprawdza się w moim życiu. Moje relacje w domu się poprawiły, widzę też, że w szkole się poprawiają z koleżankami, z kolegami, także mam lepszy kontakt z uczniami. I to jest oczywiście moje odkrycie. Jeśli by ktoś pomyślał, a spróbuję, a zobaczę, a może działa, to jest to mój dar od was, ode mnie, dla was wszystkich w tym dniu, kiedy kończymy wspólne spotkanie. Drodzy abiturienci, kończycie w dniu dzisiejszym liceum ogólnokształcące, kończycie szkołę, która przygotowała was do kontynuacji nauki na wyższych studiach. Dzisiaj mówi się sporo o kształceniu zawodowym i to już zaraz po gimnazjum. Ale zapomina się o tym, że szeroka wiedza daje dostęp do szerszych rejonów życia. A co najważniejsze, daje elastyczność na ciągle zmieniającym się rynku pracy. To wielkie odkrycie i wielkie takie przebudzenie także nas wszystkich, którzy patrzymy, że faktycznie zmieniają się tendencje w dzisiejszych czasach, kiedy coraz bardziej jest myślenie, a co tam, szybko jakiś zawód i szybko może jakieś pieniądze. Nie zapominajcie o tym, że to, czego nauczyliście się w tej szkole, to jest wielki kapitał. Ta wielka praca intelektualna, którą wykonaliście w naszej szkole, to jest skarb, z którego będziecie czerpali przez całe swoje życie. Kończąc, życzę wam, abyście pogodzeni sami z sobą, mądrze projektowali swoją przyszłość, spełniając swoje plany, marzenia i głębokie pragnienia szczęścia. Wszystkiego najlepszego. Proszę o zabranie głosu pana Zbigniewa Ziółkę, radnego sejmiku wojewódzkiego oraz dyrektora Miejskiego Domu Kultury. Szanowni państwo, jak zwykle bardzo mnie cieszy i dziękuję za zaproszenie do liceum na pożegnanie, a właśnie nie, jeszcze nie pożegnanie, ale zakończenie nauki przez tych, którzy od czwartego rozpoczną egzaminy. Ale w każdym razie ja tak do dyrektora, bo mówimy takie refleksje. Tadeusz, nie przejmuj się, życie zaczyna się po 50. Dla niektórych do... Dla niektórych po dwóch, ale to pomijmy, w pięćdziesiątkach. W każdym razie, proszę państwa, ja analizując jeszcze repertuar chóru, to życzę wam wszystkim, żeby wchodząc na każdy egzamin i wychodząc z każdego egzaminu, żebyście byli happy, a na koniec, żebyście mieli good news w postaci zdanego egzaminu. Także tego wam życzę. Chciałem podziękować w tym miejscu, również upoważnił mnie do tego burmistrz Kupczy. Przepraszam, że burmistrz Adam Krupa nie może być tutaj, ale widzieliśmy się już dzisiaj. Jak usłyszał, że będę w liceum, to upoważnił mnie do tego, żeby pogratulować wszystkim, życzyć wszystkiego najlepszego również na nowej drodze życia, jaką już będzie zdanie matury i potem już dostanie się na studia. Ale chciałem podziękować tutaj również w imieniu burmistrza, marszałka województwa, również swoim całemu gronu pedagogicznemu, a może lepiej to bardziej działa na wyobraźnię, całemu ciału pedagogicznemu, bo tak to bardziej jakoś działa na wyobraźnię. Proszę państwa, tym bardziej, że większość nauczycieli to są kobiety i do nas, do mężczyzn, to przemawia bardziej to sformułowanie. Ja lubię sobie pożartować, ale pozwólcie, że naprawdę na poważnie podziękuję wszystkim. Za rodziców będę trzymał kciuki, bo chyba oni się będą najbardziej denerwowali w trakcie tych egzaminów, ale znając was, to zrobicie im same przyjemności i same przyjemne niespodzianki.
Myślę, że tak będzie. Nie, pewny jestem, bo jak coś się może nie udać, to się na pewno nie uda, także musi się to udać. I chciałem wam wszystkim życzyć tego, żebyście wybrali dobre kierunki studiów. Bo bardzo często w tej chwili jest mnóstwo uczelni, po których papier ten, który się uzyskuje, nic nie daje kompletnie. Dlatego naprawdę ci, którzy jeszcze nie dokonali wyboru, zastanówcie się nad tym, bo to są bardzo ważne momenty, które decydują o dalszym życiu. Ja czasami rozmawiam z tymi, którzy chcą na przykład pracować w Miejskim Ośrodku Kultury i oni bardzo często nie mają nic do powiedzenia o sobie, o tym, co by chcieli robić i wtedy im mówię, że 5 lat stracili tych studiów. Dlatego tutaj ja bym bardzo też sobie życzył, wszyscy byśmy życzyli sobie, żeby jak najwięcej osób zostało na Opolszczyźnie, przywróciło do Głubczyc. Jest z nami pan Robert Galara i wie doskonale, i on wie najlepiej, ale my również wiemy, że jakby tak trochę jeszcze inżynierów wróciło tutaj na nasz teren, to byłoby na pewno znacznie wszystkim nam łatwiej i w ogóle ludzi z dobrym wykształceniem i otwartymi umysłami. Tego wam życzę. I dziękuję za wszystko i dziękując również chciałem podziękować w imieniu Waldka Lankaufa, którego niestety tutaj nie może dzisiaj być swoim oczywiście dyrektora również liceum, tym, którzy... A się uparłem, nie odklejam się od mikrofonu. I proszę Państwa, podziękować tym, którzy w teatrze występowali i w różnych przedstawieniach. A jako pierwszą chciałbym poprosić Nicolettę Winiarską. Jest Nicoletta. A dlaczego szczególnie chcę wyróżnić, bo 10 lat z Waldkiem Lankaufem nie jest wytrzymać łatwo. Ten uśmiech świadczy o tym, że mam rację. A więc 10 lat współpracy w ogóle z teatrami Waldka Lankaufa. Gorące brawa. Proszę jeszcze, aż 9 osób kończy współpracę z teatrami. Może nie kończy, może będą przyjeżdżali tutaj w ramach weekendów. Ale poproszę jeszcze do nas Klaudię Fulneczek, Martynę Krupę, Karolinę Gomułkę, Bartłomieja Kozłowskiego, Arletę Morawiec, Monikę Mazur, Jakuba Podstawkę i Weronikę Kucan. Bardzo proszę. Proszę o gorące brawa, bo... Ja dziękując im, mówiłem, że może kiedyś zobaczę ich na deskach teatralnych. Nie jest to łatwa przyszłość, ale piękna. Także w każdym razie ja już nie będę przedłużał. W każdym razie jeszcze raz wszystkiego dobrego na egzaminach, żeby była na koniec tych egzaminów good news, a potem wybierzcie uczelnię, taka, która wam stworzy jak najlepsze warunki zarówno studiowania, jak i później już dorosłego życia. A rodzicom oczywiście trzymam za nich kciuki, bo jeszcze tego nie znam, ale za 2 lata też mnie będzie to czekać. Także tego w każdym razie na pewno będzie to stresujące dla rodziców. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie i wszystkiego dobrego. Opuszczę was już niestety, mam kolejne spotkanie. Żałuję, bo na pewno jeszcze będą wspaniałe prezentacje. Także wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tak jak tu przedmówcy moi mówili, mamy dzisiaj czas podsumować. Kończycie 3. klasę liceum. Zamykacie pewien etap swojej edukacji. Były to w większości, myślę, sukcesy, ale były też porażki. Były pierwsze sympatie i różne spotkania. Myślę, że nie zapomnicie o szkole. To dalej będzie wasza szkoła. Ja w tamtym miejscu, tak jak wy, siedziałem 31 lat temu. I zawsze jak tu przychodzę, przychodzę do swojej szkoły. To jest moja szkoła. Nie wstydzę się tej szkoły, tego liceum.
myślę, że też będziecie wracać tutaj z sympatią. Przed wami trudny okres. Matura. Być może najtrudniejszy okres. Każdy się zastanawia, jak będzie. Myślę, że będzie dobrze. Życzę wam przede wszystkim tego, żebyście umieli wykorzystać to, czegoście się nauczyli tu w tej szkole. I w tym samym momencie chcę podziękować w imieniu starosty, który nie mógł być dzisiaj, nauczycielom, wszystkim pracownikom szkoły za to, że was przygotowali do tej matury. Dziękuję. Na ręce pani dyrektor chciałbym złożyć skromną wiązankę, a jeszcze życzę wam, żeby kasztany zdążyły. A teraz proszę o zabranie głosu księdza Grzegorza Podburaczyńskiego. Kochana młodzieży, za tak potężne owacje, daj Boże zasłużone. Dobrze, słuchajcie, króciutko, syntetycznie, bo jeszcze przed wami, myślę, wiele atrakcji, wiele chwil radości i szczęścia. Na razie się maturą nie przejmujcie, dzisiaj jest czas wesela i tego wesela się trzymajcie. Od 4 maja. Natomiast od 4 maja już na poważnie. Szanowni Państwo, kochani abiturienci, pragnę najpierw bardzo serdecznie podziękować wam, droga młodzieży, za to, że choć tak krótki czas, bo tylko rok, ale dane mi było was uczyć. To był dla mnie naprawdę, naprawdę wielki zaszczyt i to mówię bardzo szczerze. Nie ma w tym ani miligrama kpiny, sarkazmu, absolutnie nie. To jest wypowiedź płynąca prosto z serca. To był wielki zaszczyt, że mogłem poznać kolejne pokolenia młodych ludzi, którzy kształcili się w tej szkole i których dane mi było poznać. I bardzo za to, za każdą chwilę, za każdy wasz uśmiech, dobre słowo i za wszelkie chwile spędzone z wami serdecznie dziękuję. Chciałbym na początku odwołać się do tego najwyższego autorytetu, którego co prawda nie widać, ale który w życiu każdego człowieka, niezależnie od tego, czy wierzy, czy nie wierzy, jest obecny. A więc do Pana Boga. Pamiętajcie o jednym. To, co jest miłe Bogu, jest tu i tu. I tym się w życiu kierujcie. Ponieważ jeżeli będziecie używali za każdym razem, szczególnie w życiu dorosłym, dojrzałym, rozumu, to nigdy nie zabraknie wam równocześnie mądrości. A mądrość prowadzi do prawdziwej doskonałości. A kierując się w życiu sercem, nigdy nie zabijecie w sobie miłości, która jest cnotą i uczuciem najpiękniejszym, jaki człowiek może okazać drugiemu człowiekowi, i najdoskonalszym. Kierując się miłością wobec samego siebie i tych, których spotkacie na drodze waszego życia, sprawicie, że będziecie szczęśliwi i że szczęściem obdarzycie każdego, którego napotkacie. A co za tym idzie, zawsze będziecie szanowani. Jest takie powiedzenie, że jeżeli Pan Bóg w życiu jest na miejscu pierwszym, to wszystko inne jest na miejscu właściwym. I taka jest prawda, to się sprawdza.
I mówię to nie tylko jako kapłan, ale jako zwykły człowiek, taki jak wy. Kochana młodzieży, nie wiem, czy oglądaliście taką bajkę Kung Fu Panda, polecam wam bardzo. Część pierwszą. Tam jest piękny dialog mistrza Ogueya, tego żółwia takiego dużego z pandą, przy drzewie brzoskwiniowym. Kiedy mistrz Ogueya spotyka pandę, który jest załamany po tym, jak go potężna piątka wyśmiała, że jaki to on jest otyły i w ogóle niezdarny, powiedział mu takie piękne słowa, które mi bardzo zapadły w pamięci, a do których ja często wracam, szczególnie też na kazaniach. To będzie parafraza, ale sens będzie właściwy. To, co jest przeszłością, to już historia. To, co jest przed nami, to tajemnica. A to, co jest tu i teraz, to dar losu. Pamiętajcie o jednym. Nie myślcie za bardzo o przyszłości. Niech ona martwi się sama za siebie. Nie wracajcie do historii. Idźcie zawsze prosto przed siebie i nigdy się nie oglądajcie wstecz. I zawsze koncentrujcie się na chwili, która jest tu i teraz. Bo to jest dar losu. Powodzenie na maturze. 100% zdawalności dla wszystkich. Powodzenie na studiach. Nie zapomnijcie o szkole, o waszych rodzicach, o nauczycielach, tych wszystkich, którzy tutaj to grono stanowią. I trzymajcie się tego, co jest w waszym życiu szlachetne, a tego jest bardzo dużo. Podążajcie za tym, co jest wartościowe, a to, co jest złe, zawsze za siebie odrzucajcie. Wszystkiego dobrego. Proszę o zabranie głosu przedstawicieli samorządu uczniowskiego. Przyszła chwila, kiedy naszym koleżankom i kolegom przyszło się z nami pożegnać i odejść z tej szkoły. Kochani, jest to dla was ostatni wspólnie spędzony dzień w tych murach. Już za kilka dni podejdziecie do egzaminu maturalnego, a potem będziecie musieli podjąć rozważne decyzje o wyborze swoich studiów. Wiemy jedno, że dzisiejszy dzień zamyka pewien etap waszego życia. Od teraz wkroczyliście w dorosłość. To od waszych decyzji zależy to, jak będzie wyglądała wasza przyszłość i to, gdzie znajdziecie się za kilka lat. W imieniu wszystkich uczniów pragniemy wam serdecznie podziękować za czynny udział w codziennym życiu naszej szkoły. Szczególne podziękowanie ślemy dla przedstawicieli samorządu uczniowskiego, którzy przez okres swojej przynależności wkładali wszelkie starania w lepsze jutro naszego liceum. Pragniemy, aby lata i dni spędzone wspólnie w murach tej szkoły były mile przez was wspominane. Na zakończenie pragniemy życzyć wam połamania długopisów na nadchodzącej maturze oraz zrealizowania swoich życiowych celów i planów. Dziękujemy przedstawicielom samorządu, a teraz proszę państwa pora na muzyczny upominek. Przed państwem wystąpią laureaci konkursu piosenki angielskiej w Brzegu, zespół wokalny Okana, i usłyszymy utwór Fight Song. Zapraszamy. Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion. Like I was single world could make a heart open. I may only have one match, but I can make an explosion.
fire burning in my bones. I still believe, yeah, I still believe. Like how a single word can make a heart open.